ja tu walczę z nią na środku morza. Mówisz? Nie ma szans. Dobra, co ja tu robiłem, bo już nie pamiętam. Ta, drugi no. Płynie, ale nie zdąży. 5 fregat i okręt liniowy. Jakie ja tu mam szlaki? Stream jeszcze długo, jeszcze kilka godzin będziemy siedzieć. Czy coś pływa? Spokojnie. Jakiś clipper? Aha, ha, ha. Już idę tą paprykę produkować, nie? Pamiętasz? Mhm. Czekaj, już kładę. To i to. Tu jest ta. Bo najbliższa. Co to opinię, pizda? Chyba nie ma już nawet wolnych wysp. No nie ma chyba. Ale na Nowym Świecie jest dużo, jak chcecie. No ale mi chodzi głównie o ten jeden surowiec, nie? A co, papryka? Nie? Mhm. To chyba nie ma. Dawaj szybciej, batony, szybciej! Aha, Kamil. Patrz, uda mi się chyba. Dobra. Patrz, nie mam hajsu. Obróć się. Nie mam na razie hajsu. Ale zaraz podpływać coś ogarniać. Miałem 60 tysięcy, także. Plus. Dropik jakiś. Właśnie nie, tylko ten jeden, co wtedy gadałem. Co ten fioletowy mi dropnął. Jakieś statki tu sprzedaje? Pan Blake? Nic nie ma na razie. Słuchajcie, bo ja muszę ekonomicznie ich tutaj rozgnieść. No jak tam ekspedycja żyje? Stalownia kuźwa była. Nie stać mnie na odbudowę jej, nie? Ile ja tych stalowni mam? Nie, to nie była stalownia, to był ten. Tak, stalownia to jest. To jest piec hutniczy. To jest do broni. Okej. Okay. Nowy świat w takim razie. Panowie, trzeba tutaj zablokować i... dostęp. Wybierzcie się na stary świat. Co? Co ty pytałeś? Nie, mówię, że muszę zablokować dostęp. Temu błotowi, że gdzie? Nie transferował sobie przedmiotów z nowego świata. Jak mam 6 fregat, to wiesz. Spoko. To coś mogę zadziałać. Czujesz, że myśli... A wy już macie liniowce? Mm-mm. Nie wiem, co ty. A tu clipper nie sprzedasz. Ale co tam się dzieje z tymi piratami? Nie wiem, pływają sobie chłopaki. Do ciebie płyną armią. Ja u nich mam propsy. Zapłaciłeś im? Nie. Powiedzieli, że dobre bitwy morskie toczę. I plus 3 mi dali. Aha. Takie propsy. I będzie się z tą papryką będzie kiepsko, będziemy musieli na dogadanie się, wiesz? Musisz tu postawić tego i ja ustawię, żebyś mógł sobie pozbierać trochę tej papryki i co jakiś czas sobie, wiesz, dokupować. Bo mało hajsu mam i... Czekaj, teraz może uda się postawić kolejny budynek. Strasznie wolno to idzie. Ja będę miał też paprykę przecież. Ja mam dwie wyspy paprykowe. No ja mam blisko, jak on chce, to wiesz. Ja mam już zwiększoną produkcję. Gdzie tam fregaty? U mnie smaczniejsza. Bardziej paprykowa. No, więcej papryki w papryce. Spok. Streama cię wywaliło? No nie wiem czemu. Okej. Okay. Dziwne, to raczej nie od z mojej winy. Chuj.
Czy nie chodzi o to, że u mnie słabo jest z produkcją papryki, tylko o to, że na razie zabierają to wszystko i na główną wyspę przesyłają, nie? I póki tam się nie zapełni, to tutaj się też to nie chce zapełniać. Chyba, że jest jakaś wyspa jeszcze, ja nie widzę. Może jeszcze jest mniejsza. W dolnym rogu jest coś? A wiesz co? A patrzyłeś, czy ktoś nie sprzedaje papryki? Właśnie, chyba nie. Nie, chyba nie. Tu kolega nie sprzedaje. Ten też nie. Czego mam zrobić fotografię? Czekajcie. Rodzina Giornalero. No to... chyba tu, nie? Así se hace. Way to go. Dobra, czekajcie, bo tu brakuje kościółka. Teraz powinno być lepiej i ponczo teraz trzeba zacząć produkować szybko. Banany są produkowane, teraz jeszcze ponczo. Raz, dwa, trzy i cztery w ten sposób. Raz, dwa, trzy. 4. 1 do 1, 1 do 1. No przecież to jest miód klei. Przecież widziałeś go nieraz pewnie. Kurczę, nie przeczytałem Luca. Muszę wejść na stronę z Lucami. Będę mógł przeczytać dopiero. Wiesz co, bo... no nie ukrywając, troszkę tutaj oszukuję Twitcha. I znalazłem sposób, żeby to bugować, ale nie, nikomu nie mówcie. Czy też mógłbyś być streamerem? Pewnie, każdy może być streamerem. To jest. Kurde, no daleko ma to. Dosyć, nie? Tysięcy hajsu, 40 tego. Edycja. Fregatkę bym wysłał na ekspedycję, tylko czy ja mam? Ta się jeszcze długo naprawia, to bym musiał wybudować. 2500 potrzebuję hajsu. No przecież pytałeś ich, ale jak nikogo to nie interesuje. Co do fanpage'a, no to przecież... nie wiem, no jak ludzie chcą, to wiadomo. Jak jesteście zainteresowani fanpage'em, to Gliweb się nim zajmuje. Jeśli chcecie coś, to żeby było tam konkretnie coś publikowane, lub coś w tym stylu. Czekajcie. New orders, Admiral. Coordinates plotted. Coordinates plotted. I could simply go to press. We have taken to calling you the master, among many other complimentary monikers.
You are always uniquely diplomatic. I think they'll swallow it. Of course, you know what's best. Keep her, Constant! You cannot appease me. Aim safe. Coordinates plotted. I am the instrument to bear out his judgment. I shall keep the secret. Keep her constant. Słuchajcie, już wam mówię, jeśli chodzi o Wiedźmina 1 i Strongholda, to ja uznaję tak, że nie porównuję strategii do RPG-a, bo lubię i tą serię, i tą. I z RPG-ów Wiedźmin dla mnie jest super i ze strategii Stronghold też jest super i nie ma jak porównać trochę tych gier, bo to są dwa różne rodzaje bardzo. Częściej się gra w RPG-i. Dobra, słuchajcie, mam zdjęcie mojego syna. Pierwsze. Jezu, jest taki malutki. To wcześniaczek i to bardzo. Jest w tym inkubatorze całym. No dobrze, że wszystko na szczęście dobrze u niego. Ready to ropes. 25 tysięcy. Aha, dobra, nie, bo ja tu nie mam jeszcze sprzętu odpowiedniego. Tutaj to mogę natomiast wybudować. I już będzie szło dobrze. Ubrania mi zaczęły spadać za to. No rodzą się też wcześniej, ale wiesz, tutaj był problem taki, że on miał jeszcze, ta hipotrofia była, nie? To nie jest tylko wcześniak, on miał problemy z odżywianiem się. Tym był też problem. Czekajcie, coś tu jest nie tak z tym. Dwa... Na wyspie 11, na wyspie 8... 9... Czemu ja mam tak dużo wełny? Cztery do tych czterech. Raz, dwa, trzy, cztery, dwa, cztery. What the fuck? Coś tu namieszałem. Nie? Coś żem tu namieszał. Na spokojnie dwa tu jeszcze powinny stać. Magazyny muszę ulepszać. Zaczynają problemy z nimi. No, tu stoi sporo magazynów. Stronghold czy Stronghold Crusader? Wiesz co, Crusader miał znacznie więcej rzeczy. I to się mi podobało. Było spoko. Trochę z piwem pewnie, wiedziałem. A co jest problematyczne tak w tym piwie? Bo chmiel, z tego co wiem, jest dobrze. To jest dobrze przecież. Czyli problem jest po prostu z produkcją piwa. W takim razie... budujemy kolejną słodownię. Do jednej słodowni były dwa te... Więc lecimy. A, Kamil, dostałem zdjęcie małego w inkubatorze. Naklejki wośpiowe są, oczywiście. Jak mówiłeś, no. No dobrze, w sumie. A competitor's island is under siege. Muszę zobaczyć. Co? Zdjęcie? No. Jakie obrzydlistwo tam.
Czemu obrzydlistwo? Nie, mi się nie podobają moje dzieci. No, wygląda jak normalne dziecko. Wiesz co, kiedyś słyszałem fajny tekst, że dzieci są jak bąki. Tolerujesz tylko swoje. Dobre porównanie. Zagapiłem się! Stracę przez ciebie fregatę. To nie ja cię zagadałem. No nie. Ja cię, no. Każdy chciałaś mieć wojnę, to masz. Praktycznie każdy. Praktycznie każdy. No może nie będę się tak rozpadał, praktycznie. Ale większość wspiera wojsko, no to jest dobra rzecz. Idzie, no teraz jakby nie patrzeć, uratowało też to życie mojemu dziecku. No. Bo ciekawe, jakby tam było ze sprzętem, gdyby ten wośp nigdy nie był, nie? Było ciężkie. Słuchajcie, ja potrzebuję już tutaj tego. Zobaczmy, jak to zadziała, jak tutaj postawię. Tu jest słabo. Tak? Grę mi skraszowało. Aha. To nieźle. A kiedy save był w takim razie? Nie wiem. No, może fregaty krasza, swoją odzyskasz. Ty, dobrze by było. Nie, żebym miał coś z tym wspólnego, ale... Odzyskam fregatę. O! Gdzie jestem? O kurde, ja idę... Co? Jeszcze jestem na środku morza? Daleko. Teraz jest różnica. Not everything of yours is out in the open. All perfectly legal. Ja zrobiłem, że nie miałem tych ludzi. I postawiłem. Macie, nic ja nie postawiłem. Dlaczego teraz mam tych ludzi, a wtedy nie miałem? To nie wiem. Normalnie teraz to mam trochę zdziwko, bo brakowało mi ludzi, a teraz mam w cholerę. I nie wiem, co ja wybudowałem. W takim razie. Dobra, pamiętam już. Do piwa przecież. Ja to daleko cofnęło. Kurde, to daleko cofnęło, już wiem co. Też nie tak. Competitor's island is under siege. Kamil, zostaw ją. Znowu zepsujesz. Nie będzie mi pluła w twarz. I dzieci mi germaniła. Zepsujesz znowu, mówię ci. Nic nie zepsuję, naprawdę.
Czyli już nigdy się nie zepsuje. Ty tam, bo paprykę przypłynąłeś? Już ustawiam. Co? Paprykę? Nie, to starczę sobie tym kliperkiem. Nie chcesz papryki? A nie, coś kurde. Dobra, to daj, jak już jestem. No to kupuj tam po trochu, będziesz musiał brać. Czekaj, mogę już wybudować następny. Mój statek stąd podbierają na główną wyspę, wysyła cały czas, nie? Cześć, Dawidosz, no, siemanko. Czekaj, ja tam kliperem podpłynę. No, dwie godzinki siedzimy, ale troszkę musiałem powychodzić. Będę miał kwadrat bermudzki. No dobra, tu jest. Gdzie co, bo ja jedną wyspę też tam muszę... Ta podpływa do portu, szalona ty. Ja pierdzielę. Szalona ruda? Tu wziąłeś te 8? Dobra, i teraz się skreszuje. No to już będzie wiadomo przez kogo, nie? Kamil kreszuje. Nie stawiam tego, nie jesteśmy. Jednak tą wyspę zabrać, bo to jest winogrona. To by mi się przydało. Tyle więcej nie potrzebuję. Do winogronka. No nie wiem, wtedy mi brakowało ludzi normalnie, a teraz mam maksa. No spokojnie. To jest budowy tego, nie? Dobra, jak tam wygląda sytuacja? Konserwy zaraz będą. Ja muszę zaraz zacząć bawełnę już produkować. W tym miejscu. Najlepiej by było, nie? W takim razie. Czas na bawełniaki. Tylko wiecie co, ja to fajnie sobie tu wybuduję. Drewna starczy, okej. Okay. Ale tu las jest i to wszystko zmienimy w pola bawełny, nie? Łahahaha. Czy powinienem dodać? Znowu był lucik? Kurczę, jakie ty niespodziewany czas robisz na te luciki. Każdym razem. Tu nie chcę, bo tu jest port już. Spara jest tą ekspedycją, człowiek. Nie mam czasu. Muszę na razie to ogarnąć. Człowiek zarobiony, on co z ekspedycją wyjeżdża. I teraz tak. No dokładnie. Jak tam na nowym świecie jesteś już? Nie. Ja już jestem. Źle policzyłem. Czekajcie, bo to się tworzy minutę. Czyli 4 te. Ja właśnie wjechałem. Nie? Czy nawet papryki nie robię. Jakoś długo mi to zajmuje teraz wszystko. Czemu? Zostaw mnie ty. Mento. Mundo? Nie no, przecież pływa tutaj te... Na nowym świecie. Nic nie idzie zrobić. Jesteś na nowym? No. A ja? Moją wyspę zajmę. Czy ty durniu płyniesz? Ready the ropes? Dobra. 10. 10. Sheets and phrases. Steersman. Kurde, już płyną tutaj normalnie. No, zabierę ten statek.
On płynie też tam. Może to ogarniemy na szybko. Creeperkowi jednak potrzebuje też dać drewna. Zaraz ogarniać tu. Co ja tu mam straż pożarną? Mam i jadą tam. To całkiem sporo tej straży pożarnej powinno chyba stąd jechać. Czy nie jestem pewny jeszcze? Tak, jeszcze jedno tak kontrolnie, nie? Zmobilizujmy jednostki. Dobra, straż pożarna chyba akurat indziej pojechała. Bierz towaru. 8, ale drewna teraz mi brakuje. Fajnie. Fleet ready. Teraz na małą bitwę. Cześć Dragonson, cześć, cześć, pozdrawiam również. No, fregata szybciej płynie od tego. Coś w stanie mi gościu kręcił, że no, okręt liniowy jest lepszy. Chyba, że z wiatrem może. Pod wiatr jest dobra fregata, ale z wiatrem... Kto tam wie? Wiecie co, odpuszczam w takim razie. Chociaż spróbuję tu za nimi popłynąć, bo aż tu zmierzam. Dobra, dalej będziemy ogarniać skóry i uniwersytet. No z rumem będzie troszkę problemu, bo go nie mam. Nie wiem, czy go będę miał teraz. Weź w razie co, tamto i tak się przyda na nowym świecie cały czas. Jazda na nowy świat. Nie ma szans, żebym go złapał. Tutaj. Dobra, tutaj te skóry już bym ogarnął. Ale chyba jeszcze nie mogę. Muszę poulepszać troszkę w tym miejscu, nie? Czy coś mi spada, powiedzcie? Ryby dobrze. Kiełbasa troszkę spada. Zaraz ją będziemy ogarnąć w takim razie. Gdzie jest ze świnkami? Normalnie rosną. Podobno. Nie ma szans, żeby tam wcisnąć te świniaczki. Raz, dwa, trzy, cztery, ale to jest pięć, kurde. W taki sposób. Okej, nieźle, nie? Piniaczki zrobione i kiełbaska w takim razie do tego. Dobra. Żeby więcej wieśniaków.
No, rynek tu już nie sięga. Tym problem. Chyba, że udałoby mi się go zrobić w ten sposób. Nie mam drewna, kurde. No myślę, że z tym piwem dalej jest problem. Już powinno być to ogarnięte na spokojnie. A, dobra. Nie. Wcale, że nie. Nie mam tego. Teraz wszystko wiadomo. Teraz już wszystko wiadomo, nie? Mam więcej drewna. Sposób sobie zrobimy, nie? Dobra, nieźle. Ja muszę ruszyć tutaj natomiast. Proszę cię bardzo. Ponieważ chcę... Bawełnę. Jak ci z bawełną? 19. Całkiem ładnie. W takim razie utwórz szlak czarterowy z Nowego Świata. Z Nowego Świata do Starego. Na wyspę Hykli na maksa oczywiście. Ej, zero wpływów. Charter. Dobra. Powinien ogarnąć drugi też charter, żeby był. Musimy zobaczyć najpierw, gdzie będzie ten statek. Dobra, to jest zrobione. W takim razie trzcina cukrowa. Kurczę, nie tutaj. Moja druga wyspa, która to była? To była chyba ta. Trzcina. Kukurydza. Tylko tutaj jest trzcina. W takim razie muszę zająć to. Nie mam bananów, nie? No, będziemy przesyłać. Jakoś. No już będziemy to poprawiać w ten sposób. Tak sobie zrobię. Ten rynek tu muszę postawić. No co jest z robotnikami? Znowu to piwo? A, bo ja potrzebuję jeszcze więcej robotników. To nie jest koniec w tym problem. No nie. Co się stało z tymi statkami? Dlaczego one się zatrzymały? Z nim płynąć przecież. Mi się tu chyba zbugowało. No nie wierzę. Zajęła mi tą wyspę. Oż ty. Dobra, trzeba ją w takim razie dojechać. Kiedy będę miał liniowce? Będę miał deski. To mój plan, który który był wcześniej na szybką zwiększenie produkcji desek. Musi znowu wejść w życie. Tutaj most.
20 desek jest na most. Lipa. Dobra, nie wiem, czy dobrze trafię, ale niech tak będzie. Dobra. Rozumiecie, z tymi ekspedycjami zaraz ogarniemy to. Teraz będziemy jeździć na ekspedycję, tylko muszę ogarnąć tutaj z tymi ludźmi. Co za typiara. Ja mam sprzed nosa wyspę. Już tu płynąłem. Chciałem to zajmować. Co ci piraci tak się zmówili na ciebie? Na kogo? Na ciebie, tak podpływają tam? No oni podpływają i odpływają, nie? A ten szkuner to ci chyba zatopią. Nie, uciekają. Nieźle. Nie, bo zobacz, że tu moje statki stoją. I działa, jeszcze są. Trzeba ich skrócić trochę. Dobra. Ogarnięte, pięknie. Chodź mnie na to w życiu. Okej, dopływa już. Dobra. To drewno cały czas potrzebuje. To dużo. Co może jak teraz zaczynam produkcję taką mocną. Jak tam Blake? Co masz za te? Dwie fregatki. Słuchajcie, kawa będzie, tytoń będzie. Bawełna jest. Kawy nie będzie tu. O kurde. O kurde. To jest kakao, nie kawa. No tak średnio bym powiedział, ta wyspa. Masakra, ci piraci. Tu nie ma kawy. Ale dobrze jest kauczuk. Ranking expa? Jak chcesz pobrać ranking expa? Serio, drugi raz to samo miałem, drugi raz wybrałem to samo i teraz mi się nie udało. Weź sobie wykrzyknik leaderboards i tam będzie cały... cały ten ranking. Statek bił mnie. No muszę to wziąć na razie, trzcina, ale nie ma rukawy. Fuck. Ale ja mam lipę tutaj. Nie ma nigdzie indziej trzciny? Nie ma jeszcze jakiejś wyspy? Tu jest jeszcze wyspa. Płyniemy tam. Dobra, galeon w końcu do produkcji. A wiem, że galeony potrzebują. Dobra, też... Kamil ma trzy wyspy z papryką. To co, podbijasz mu wyspę? Co, chcesz paprykę? No przecież ja nie wybierałem, no. Jak się trafiły. Zabierz mu którąś. O! Znowu plusy upiera. No ty piara mi normalnie zabrała wyspę jeszcze.
A ja wiem. No już piraci wkurzają mnie. Play fair, we'll get along. Zrobię ich zniszczę i tyle będzie. Kamil, jak tam? Co? Nie płyń tam. Nie, w porządku, buduję sobie statki. Nie mam jeszcze jakiejś floty, żeby podbijać. Jeden z moich statków jest atakowany. No i super, jak zwykle. No nie, to nie była wyspa. Kurde. No i mam problemy z trzciną. Tylko tu jest, serio. Musiałbym znowu mieć kolejną wyspę jeszcze tutaj. Za dużo wysp będzie normalnie. Miał tyle wysp. Stoję między jej wyspami. Ona jak głupia wpływa pojedynczymi statkami we mnie. To powinno rosnąć w takim razie wszystko. Teraz. Kiepsty lecą? Co? No. Ja mam telewizor nad głową, także... Co, i kiepskich oglądasz? A nie wiem, leci taki. Lider. Nie przez R. A okręt flagowy chyba dorwej. Leaderboard, sorki, bez S. Na tej flagowy stronie jest ranking. Flagowy. Flagowy. Poli, to dostała hity. Liniowy jeden zniszczyłem, nie? Ja też. A nie, uciekła mi tym liniowym. Ja zniszczyłem, ciężko było, ale... Kurczę, drugi liniowy, ty, no ale dwoma fregatami to tak słabo. Oj, ale ona bije, ma dużo działek tutaj, kurwa. Ała, 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 ała. Te jeszcze jebli w ścianę, dobra. To odpłyniesz, kurwa, czy co? Co za ciamajdy. To nieźle. Panie, że tu to nie ma dojścia z tej strony. To nie wiem o tym. Mnie na ekspedycji Dorota popłynęła. No paprykę transportuje parówczak. Znaczy i tam no pauza. Dobra, sprzedamy troszkę mydła, nie? Trochę mało. To jest kanonierka. Że chociaż... Co tu się odwala? Co to za piraci? Wracaj. Co? Nie widzisz, że to piraci odwalają? Kogo one zatopiły? Mnie chyba. Their blood will beat while you're... Super, tak. Co to za armia się tu pojawiła i... Piratami w ogóle no, nie ma szans nawet, nie? Ceasefire has ended. Piratami się ugadała.
ceasefire has ended. Właśnie chciałem zrobić to samo. Ceasefire has ended. Staćcie? Co? Staćcie? Nie, nawet nie mogłem tego użyć. Dobra. W ogóle to muszę zacząć to zoo już. Które będzie chyba tutaj, bo to jest ładne miejsce na zoo. Wracajcie do domu. Dobra, ja już buduję zoo. Zaczyna się. Zoo buduje. W końcu. To nieźle. Ty. Bo jest wolna wyspa z papryką, ale malutka. Gdzie? Widziałeś ją? Koło mnie, zaraz. Koło mojej głównej wyspy. Z chmielem i papryką. Tylko, że bardzo malutka. Ale gdzie na 3-4 byś zmieścił. No koło mnie, koło tego. Ale prawo, lewo. Jak jesteś w moim porcie, jesteś w moim porcie głównym, to przekręć sobie kamerę w prawo. I po prawej stronie ona już powinieneś kawałek jej widzieć. Tylko przekręć kamerę, nie, że leci w prawo cały czas, tylko przytrzymaj kółko i tak obróć sobie. To jej nie widzę, ty. No kuźwa, to jeszcze w prawo poleć. Co na centralnie przy mnie jest? Czekaj, bo mnie tu... Czekaj. Twój liniowiec koło niej zaraz będzie płynął. Prawie płynie na nią. Po jej prawej. Obok twojego liniowca. Po prawej od liniowca? No. Ono jest. Dobra. Git. Frigate first class. A gdzie ci piraci? Już się rozpłynęli. Nie wiem. Popłynęli gdzieś tam dookoła wyspy. A ja tu moje. Płynąłem tylko sprzedać ten... pierścień. No. Jakiś narodowy pierścień Harlowów. One final look. You look as radiant as ever. I suppose it can. Na razie w hajs lecimy, nie? Czekaj, ile to będzie kosztować? A minął się ta wyspa. Dobra. Then I'll send it out. 25 sztuk złota. To nie. W takim razie pora na skóry, moi drodzy. Sięgnie, okej. Okay. Daleki ma zasięg to z tymi skórami. No kurde, zaczyna się budowa szpitali. Muszę budować magazyny tak naprawdę. Teraz zastanawiam się, jak to zrobić. No będę potrzebować kiedyś Pierce'a. Serio? Co za debile. Dopiero co wybudowałem sobie fajnie ludzi po drugiej stronie rzeki i zaczęli się buntować. Co, bo są od głównego miasta odseparowani? Mostem? Szuję. Tak, właściwie to ja prawie w ogóle policji nie mam. A coś z tym zrobić, nie? No nie tutaj, chyba. Czyli trzeba tylko przesunąć. Chciałem, że coś krzywo zacząłem budować. Ale jest dobrze.
Dobra, czy czegoś mi brakuje? Ubrania znowu spadają. I rybki zaczęły spadać. To spoko, bo no z rybkami to ja nie będę miał problemów. To praktycznie żadnych. Ubranka zaraz ogarniemy. W ten sposób. 11, 11, dobra. Nie dobra. Wybudować jednak ten, bo jeden jest do żagli przecież, nie? Owczy budynek. Dobra. Jazda tam do roboty. Ogarnąć frajerów. Dobra, trzcina cukrowa. Zabieram to w takim razie. Chyba robocza zwiększona. To fajnie. Tak zrobimy.